Cześć, witam Was w moim dzisiejszym filmiku. Na tym filmiku porozmawiamy o tym, jakie postępy poczyniłem od ostatniego filmiku. Także obejdźmy naokoło dom. Możecie zauważyć, że cokół zasiągnąłem na dwa razy w kilku miejscach. Przykręciłem takie specjalne listwy na wkręty nierdzewne wykańczające folię kubełkową i wygląda to mega. Zobaczcie, jak to wyszło. Pięknie. Listwa jest przykręcona, zaczyna się na wysokości około 37 cm. Kostka będzie, wszystko dolegało, teraz nic nie zacieknie. Zobaczcie, pójdziemy z tamtej strony jeszcze. Też obleciane. Kręty oczywiście nierdzewne, żeby nie przepruchniały, zardzewiały i potem żeby nie odeszło. To wygląda. Z tyłu również zaciągnąłem to listwo. Klej na dwa razy. Oczywiście to będzie trochę przytarte. Tutaj chodniczek będzie jakieś pół metra. Od tego taki okopowy. Co więcej, porobiłem tutaj trochę elektryki i gniazdek obsadzałem. Także zacznijmy może. Z tyłu wejdźmy. Tutaj jedno gniazdko będzie. Drugie gniazdko. Duże. Gdyż będzie, tutaj zrobiłem wyjście. Na zewnątrz będzie kabel wyprowadzony ziemny. Jest. Na altany będzie oświetlenie pergoli i lampki na ogrodzie. Tutaj duża puszka niebieska, jeszcze niewykończone. No i tutaj kabel przeprowadziłem, możecie zobaczyć. Tutaj będzie duża puszka ukryta w ziemi i w niej będą dzielone na trzy. Jeden pergola będzie, drugi altana, trzeci oświetlenie. Jakieś lampki przy chodniku czy coś. Planuję to zrobić na Wi-Fi, moduły Wi-Fi w puszce ukryć i będę to sterowany przez telefon wszystko. Także idźmy dalej. Tutaj mam zrobione wyjście. Po lewej stronie na gniazdko, zewnętrzne, po prawej stronie na mufę do agregatu. Mufa do agregatu będzie na 16 amperów. Tutaj będę mógł podłączyć agregat, oczywiście dobry, jakiś za kilka tysięcy ładnych, nie za 1500 zł na Allegro, i taki porządny. No i będę tutaj sobie podłączał w razie braku zasilania, nigdy nic nie wiadomo, tak? A podłączę i zasili mi cały dom. Oczywiście nie mówię tu o indukcji i wszystkich włączonych nośnikach energii, także przejdźmy dalej, co jeszcze zrobiłem tutaj. Wysypałem tu wszystko ładnie, żeby było piaskiem. Mamy elektrykę w domu. Tak nosi nazwę ten film. Tutaj podłączone jest zasilanie bramy. Światło, przełącznik. Na zewnątrz też jest podłączony tutaj, tylko muszę puszki poobsadzać, co czynię. Tutaj jest takie też fajne zrobione. Elektryk tam zrobił pod siłę podłączenie do tynków, tak, i tutaj są dwa gniazdka 220. Zobaczcie, jak to wygląda wszystko w skrzynce i co tam jest. Tak to wygląda. Kontrolka faz. ITP i TD, tu połączone wody, tutaj jest taki, ten główny moduł od agregatu, jest on na pozycji on, to znaczy, że zasilenie z sieci. Jeśli przełączę na off, wyłączamy wszystko i na on po prawej stronie zasilanie z agregatu. Także jedziemy dalej, co jeszcze zrobiłem, pokażę Wam jeszcze jak zrobiłem. Jak zrobiłem połączenie murłaty, gdyż się trochę rozchodzi i to jest częste, jak się mokro kładzie, montuje wszystko murłatę, to się rozszczelnia trochę o tych śrub, rozchodzi się. Tak to wygląda. Może tutaj się rozchodzi trochę. Robi się to na takie płytki, po trzy wkręty z jednej strony, po trzy wkręty z drugiej strony, przy każdej krokwi. Gdyż one napierają na to i się rozchodzi wszystko. Także tak to wygląda.
16, bo jak zamontowałem, wszędzie się nie rozchodzi, tylko w niektórych miejscach, ale trzeba dmuchać na zimne. Tutaj się później wszystko zamontuje, to już nie zrobi się tego. Tak wyczytałem, że można zrobić dobrze. Co mogę jeszcze powiedzieć o wentylacji? Strasznie tutaj pod to dachówko wiatr hula i bardzo mi się to podoba, że jest wszystko przewiew, także jak wełnę się zamontuje, to wszystko będzie ok. Także na ten moment to by było wszystko. Lajkujcie, jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, jeśli Wam się podobało, komentujcie, na wszystkie pytania odpowiem i do zobaczenia, do następnego, cześć, trzymajcie się.